Witam gwintowników naszej serii od zera do zera. Wiem, że dawno nie było. Nie było jeszcze odcinka z nowego dodatku Skupcy Ofiru, ale też chciałem wam przedstawić na głównym koncie wszystkie karty, wszystkie nowe deki, chociaż po jednym, żebyście też znali wszystkie nowe karty. Więc mam nadzieję, że osoby, które są nowe, które oglądają tą serię od zera do zera, oglądały tamte odcinki i wiedzą, które karty można wrzucić do jakich archetypów. Ale tak generalizując, nie za dużo kart możecie wrzucać właśnie w te archetypy, które mamy tutaj na początku. Niewiele jest takich właśnie idealnych jednostek, które możecie tutaj jakby skorzystać. Bardzo dużo kart złotych legendarnych zostało dodanych w kupcach Ofiru. No i myślę, że to jest dosyć zaawansowane dla zupełnie innych deków. Takie deczki, które się potworzyły właśnie w tym dodatku. No i to słabo dosyć współgra właśnie z tymi kartami, które mamy. Niemniej jeśli otwieracie beczki, tak na start wam powiem, to oczywiście możecie tam taką rotację zrobić, że jedna z dodatku, jedna z tego dodatku, jedna z tego dodatku. Ale bardzo ważna rzecz, jeśli teraz gracie jakąś frakcją, nie wiem, lubicie Skojatel, ciśniecie jedną właśnie talią albo lubicie KP, tak jak mówiłem na początku, żeby wejść bardzo wysoko, no to uwaga, uwaga, od teraz, jeśli jeszcze ktoś nie widział, są beczki frakcyjne za 100 golda. Czyli zawsze, kiedy chcecie sobie jakieś karty zdobyć do danej frakcji, otwieracie sobie frakcyjną i elegancko. I macie 5 kart do danej frakcji, nie musicie później mielić jakiejś innej, w którym w ogóle nie gracie. Macie bardzo dużą szansę na zgromadzenie nawet wszystkich kart z jednej frakcji, więc to jest bardzo na plus i to warto zaznaczyć i będziemy tak robić w tej serii. Zobaczcie, ile mam tutaj punktów, nagród, mam golda mnóstwo, troszkę już tutaj się skrawków zbiera i beczek, jest tego naprawdę ogrom. No i musimy nadrobić tutaj w tej serii. Ale mam dla was jeszcze ważne pytanie. Dzisiaj będzie dużo gadania. Nie wiem, czy nawet zagramy, tak szczerze mówiąc. Możliwe, że zagramy, ale nie jest to pewne. Też jest bardzo dużo eventów. Za chwilę do tego przejdziemy. Ale bardzo ważne pytanie. Ponieważ przeszedł kolejny sezon i co sezon spada się o 3 rangi w dół. Czyli w ostatnim odcinku mieliśmy 22 rangę. I teraz mam 25. Seria oczywiście nie jest prowadzona w jakimś zabójczym tempie. Nie wrzucam tutaj odcinków codziennie, nie gramy tak dużo jak na przykład na streamie, na głównym koncie. I pytanie, czy mam zawsze wbijać sobie te 3 rangi na początek sezonu, już tak powiedzmy poza odcinkami, żeby być na tym samym poziomie, którym byłem, żeby też tak nie nadrabiać i nie stać w miejscu. To ma plusy i minusy. Z jednej strony, jak nie będę wbijał, będziemy cały czas na tych niskich rangach, powiedzmy 25, 20 maksymalnie. Nie wbijemy zerówki, raczej nie wbijemy zerówki, bo w takim tempie jakbym spadał co chwilę, no to będzie ciężko. Ale możecie mieć taką serię, która będzie trwała w nieskończoność i będzie oscylowała właśnie w tych niższych rangach. To będzie zawsze taka seria dla nowych osób, gdzie będziemy grali na tych niższych, nie, rangach i może później się przebijemy jakoś z impetem, ale jeśli seria będzie trwała tak co kilka dni i co miesiąc będę spadał o 3 rangi, no to może być ciężko, oczywiście z wbijaniem. W Gwinta trzeba grać sporo, żeby do czegoś tutaj dojść, ale no dajcie znać, zrobię jakąś ankietę, czy mam wbijać te 3 rangi, czy gram o 25. I to już następnym razem wezmę pod uwagę. Teraz tak, oczywiście w sklepie mamy mnóstwo rzeczy. Doszedł nowy dodatek Kupcy Ofiru. No jest to kolejny dodatek, którego jeszcze teraz nie jesteśmy w stanie nadrobić. Skupiamy się na podstawowych rzeczach, ale jeśli ktoś jest zaawansowany, to wszystko wie z tamtych odcinków, więc na razie zostawiamy. Możemy sobie czasami beczkę otworzyć, ale raczej to będą frakcyjne. Macie sezon, jeśli chcecie grać tutaj o bibeloty. Bardzo, bardzo ładne bibeloty, no to jak najbardziej można. Dalej, jeśli chodzi o event świąteczny, mamy do wyboru dwie strony. Albo gramy krachem, albo gramy tutaj upiorem, ale to jest powiedzmy taka strona umowna,
tylko po to, żeby wybrać questy. I zobaczcie tutaj pod koniec, czym lubicie grać. KPS, Kelligen, Nilfgaard lub potwory Squirtle Syndykat. I to myślę, że na tym się opiera. Reszta jest dosyć podobna. Wzmocni, zadaj obrażenia, to i tak można zrobić. My chyba zagramy sobie Nilfgaard i Skellige, bo dzisiaj czas na Nilfgaard i później będzie Skellige, później będzie KP. Także weźmiemy to. I na czym polega jeszcze ten event? Na planszy, tutaj na planszy, która jest darmowa, jest taki bałwan. Na początku, czy w każdym po prostu spotkaniu, zbijacie tego bałwana, klikacie na tego bałwana. I co jakiś czas, randomowo, po prostu zdobywacie prezent. I ten prezent odblokowuje wam bibeloty, albo skrawki, albo golda, jako prezencik, takie dodatkowe zasoby. Ale bibeloty naprawdę piękne. Są to awatary, ramki i rewersy. Także coś pięknego. Warto sobie grać na tej planszy, bo ona jest darmowa. Także i tak będziemy to robić. Event trwa do końca tego sezonu, czyli do 9, nie? Chociaż nie. To widzę, że do 2. Myślałem, że do końca, ale dobra. 11 dni jeszcze zostało. No to po nowym roku się kończy. Też bardzo dużo jakichś pak świątecznych i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. Różne paczki, ale to wszystko omawiałem na innych odcinkach, więc teraz otworzymy sobie rzeczy. Otworzymy sobie po prostu rzeczy. Dzisiaj mamy grać Nilfgaardem, ale mamy 12 aż punktów, bo to było też na koniec sezonu. Dostaje się. Czasami tutaj wchodziłem, żeby się logować, żeby tam chociaż jeden punkcik zdobyć, ale to jest jakby koniec sezonu, więc nie będę wydawał wszystkiego na Nilfgaard. Damy troszkę jeszcze w Skellige, żeby też coś tam było. No i tak, chociaż tu mamy dosyć słabą sytuację, naprawdę mamy słabą sytuację, bo praktycznie nigdzie nie dostajemy czegoś fajnego. Ewentualnie te 5 mogę wydać tu. No mogę wydać 5 tu, bo i tak dostajemy 250 zł. I tu bym miał teraz 300, nie? Więc za 5 punktów jest jakby po 60. To też się opłaca. Dobra. No to się po prostu opłaca aktualnie. Tak zrobimy. I weźmiemy Skellige. Jak widzicie tą nutkę cały czas. Teraz tak, Skellige. Co tu możemy mieć? Wiecie co? Myślę, że nie będziemy jednak odblokowywać takich rzeczy, które nie są przydatne, jak skrawki czy pył. I po prostu wyjdziemy. Co jeszcze możemy? Na przykład Królestwa Północy. Czy gdzieś są po prostu wolne goldy? Są wolne goldy. I tak będziemy robić. Niepotrzebne nam jest wydawanie punktów na nic innego niż beczki i goldy. Na razie. Jeśli już nie będzie tutaj nigdzie miejsca, no to wtedy przejdziemy po coś innego, ale zobaczcie, ile tutaj jest golda do otworzenia. Na początku będą beczki podstawowe, bo to zdobyłem za logowanie, tak jest. Wszystkie karty znamy. O, lodowy troll. Na koniec każdej sojuszniczej tury, jeśli kontrolujesz mniej jednostek niż przeciwnik, wzmocnij tę jednostkę o 1. Takie pożeranie, ale myślę, że nie jest jakieś to spektakularne. Raczej nie warto grać. I tutaj Havekara znamy. Gryf, bardzo dobra karta dla potworów. Można też grać ewentualnie pod Gernichore, pod ten owoc. I wtedy zjadamy od razu ten owoc. Mamy 8 punktów za 5 prowizji. Spoko, albo pod jakieś pożeranie. Jednostki z zemstą albo cokolwiek. I tutaj Rembajło na 6 punktów, ale z rozkazem. No, nawet, ale myślę, że gryfa zdecydowanie warto wziąć. Dalej mamy, uwaga, beczkę z kupców Ofiru, czyli z nowego dodatku. Ona była po prostu za zalogowanie się. Południca, czyli to jest karta pod, szczerze wam powiem, zapychanie rzędów przeciwnikowi. Czyli możemy z zemstą wrzucić 2 szczury dla przeciwnika i po prostu zapchać wszystkie lejny na trzeciej długiej rundzie. To tak się gra, jeśli taki
Swarm zagramy sobie kilka razy, ale to już dosyć zaawansowane karty potrzebujecie. No to przeciwnik nie ma jak użyć nawet swoich jednostek, jeśli się zapcha. Tresowany Soku to jest pod harmonię karta, bardzo dobra. Jeśli gracie harmonię na jakimś etapie, zdecydowanie można wrzucić. I tutaj jeszcze zadaje obrażenia albo przenosi jednostkę, ale jest to fajne, jest to bestia i jeszcze też ma harmonię na sobie. Północnica, no to jest pod zemstę. Szczury razy 2, czyli 5 punktów na start i jeszcze zemsta, jeśli pochłoniemy tą jednostkę albo ktoś nam zniszczy, czyli 7 punktów jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć, nie? Dobra. Ale jak widzicie, karty są już wyżej jakby punktowo. Niemniej one nie pasują jakby do archetypów takich, które gramy na start. Ale z czasem, jeśli macie te karty, fajnie, kiedyś wykorzystacie. I Kruk Posłaniec to jest karta, którą musicie mieć w dwóch kopiach, żeby wysypać, więc no na razie nic nie zrobi, ale jest to taka wysypka na Skellige. Pod nowy archetyp, pod kruki. Ale też, no, każdy dodatek coś wprowadza i nie chcę wam tutaj robić zamętów. Jeśli ktoś chce stricte deczki i wszystko wiedzieć o tym dodatku, zdecydowanie polecam odcinki, które były ostatnio. I też nie ma co tutaj powtarzać, bo do tego kiedyś dojdziemy. I po prostu w beczkach czasami coś o tym wspomnę, ale nie za dużo. Mówca Klanu Kruka pod druidy nową tutaj, jakby talię na Skellige pod alchemię. I kiedy zagrywamy alchemię, czyli karty specjalne na Skellige, to się wzmacnia. Łowca może być tutaj różnie stosowany. Jest to po prostu karta, która blokuje, a ma 4 prowizji, co jest ważne. I daje krwawienie, czyli 5 punktów robi. Fajna karta, ale też pod nowe statusy, które mają jakby synergię ze statusami, nowe karty ogólnie. I tutaj ten łowca ładnie się wpisuje. Jest to też arystokrata pod nowe karty. I komando Vernossiel to są elfy, które dostały bardzo dużo nowych kart. My na razie gramy krasnale, ale elfy są dosyć fajne. Niemniej teraz bym wziął tego łowcę. No i tutaj tak to wygląda. Następnie beczuszki, tutaj bardzo dużo ozdób i tak dalej, ale nas interesuje czysta gra. I zobaczcie, macie beczuszki za 100, to macie za pieniądze, to są premki i tutaj każdy dodatek jest za 100, jeśli chcecie. Ale co najważniejsze, każda beczka frakcyjna jest za 100. Dzisiaj gramy Nilfgaardem i kupuję, żeby tak nie przesadzić, kupię 5. Tutaj każdy dodatek jest naprawdę dużo. Ale chyba zostawimy sobie. Dobra, kupię 4 i zostawimy sobie też na inną frakcję. Wiem, że dostałem punkty z całego sezonu, więc trzeba to jakoś rozdysponować, ale niech będzie dzisiaj więcej. No i otwieramy sobie i zobaczcie, że macie wszystko Nilfgaardu. Kusznika kolejnego, on będzie akurat na przepalenie. Mangonella nie jest to dobra karta, ale zbieramy sobie frakcję. To jest pod szpiegów. Myślę, że kiedyś ten archetyp jak najbardziej ruszy. Na razie jest to słaba karta. Przecieracz szlaku, losówka. Ujawnia po prostu kartę przeciwnika i tyle, ile ma siły, tyle dostaniemy tutaj wzmocnienia. Rekrut pod żołnierzy. Mogę wrzucić tą kartę. Spoko. To totalne takie 3 plus 3, czyli 6 za 4. No jest to coś lepszego niż 4 za 4. I też żołnierz. Dalej mamy mistrza znamy, terapię znamy i agentkę księżnej, która działa jak szpieg, czyli wysyłamy do przeciwnika tą kartę. Tworzymy kopię brązowej karty od przeciwnika i używamy u nas. Nie wiem, czy to będę grał, ale weźmiemy. Pod szpiegów spoko i pod asymilację, czyli tworzenie nowych kart, nie? Bo to też tworzy nam kartę. Ale zobaczcie, że za chwilę będziemy mieli wszystkie brązowe karty Nilfgaardu, jak tak dalej pójdzie. I tu możemy mieć z różnych dodatków. Tu mamy to wszystko z różnych dodatków, po prostu frakcyjna beczka. Truciciel, Nilfgaardzki oficer, znamy. Mazidło, karta
Specjalna wzmocni jednostkę o 4, jeśli to żołnierz uzdrawiamy. Czyli na żołnierzu jesteśmy w stanie zrobić więcej punktów, ale raczej nie będę grał. I ta nieszczęsna Mangonella, jedna z gorszych kart. Teraz tak, Kuśnika i Nowicjusza znamy. Skrytobójstwo jest to świetna karta atakująca. Na start możemy bić 6 punktów, jeśli karta po prostu nie ma sąsiadów. A później 5 lub 4, jeśli ma 2. Także weźmiemy, jest to taktyka dodatkowo. Ale no, fajnie tak otwierać na pewno beczki frakcyjne. Rekrut znany, służka. Zobaczcie, z nowego dodatku. Tutaj możecie sobie sprawdzić, z jakiego dodatku to zawsze jest. A to jest na przykład z podstawowego. I daje sojusznicze jednostce witalność na liczbę tur równą liczbie wrogich jednostek ze statusem. Czyli musimy coś tam przeciwnikowi zrobić, zablokować, dać krwawienie, cokolwiek, żeby to miało sens. Albo zatruć. Teraz bardzo pod truciznę poszło. Straż pod asymilację i alchemik też znamy. Tutaj jedyna karta, której nie widzieliście, to poselstwo. Również kolejna taktyka, czyli karta specjalna pod asymilację lub Ardala, czyli zniewolenie. I to zobaczcie, że niedługo będziemy w stanie zrobić nowy archetyp, taki kontrolny, pod taktyki. Także no super. Będzie coś nowego. I to jest naprawdę fajne, jeśli chcemy też robić tematyczne odcinki. Wiem, że dzisiaj dużo gadam. Ale cóż, kolejna taktyka. Atakuje za 4 i zbija tarczę. Fajne. Fajne, mocne. Alchemik, nowicjusz i rekrut. To wszystko znamy. Też coraz więcej kart już będziecie znali, więc nie będę tutaj tyle omawiał. No i to wszystko wiemy. Bierzemy sobie, wiecie co, żółwika tutaj. Pod żołnierzy. No i tyle, co? Beczki wyczerpane, chociaż nie, jeszcze zobaczę tutaj. No, nie ma co otworzyć, super. Także 390 zostawimy na następny raz. Tutaj macie cały czas questy na jakieś punkty. Po prostu trzeba grać, po prostu trzeba grać. I spróbujemy ten jeden meczyk, żeby tego bałwana jakiegoś zniszczyć. I też jak najwięcej, najlepiej grać. To palimy od razu, żeby mieć właśnie te bibeloty, bo są naprawdę ładne. I teraz tak, wracamy do naszej talii Nilfgaardu. Tutaj to wszystko to są kupcy Ofiru, te karty, które możecie wrzucić z Nilfgaardu. Tyle, tylko tyle kart z Nilfgaardu, więc tak na dobrą sprawę dużo nie tracimy. To są karty po prostu pod arystokratów. Tylko tyle kart i są jeszcze neutralki takie, plus można sobie zagrać inny manewr bojowy, czyli inną przewagę tutaj, jeśli zaczynacie, ale to nie jest takie ważne. Na razie sobie po prostu gramy. Tutaj wszystkie i posiadane, tak? Posiadane, tak wygląda nasz Nilfgaard z żołnierzy. Bo tutaj pamiętacie, że gramy po prostu pod żołnierzy na razie, ale powoli, jak będziemy otwierać beczki, myślę, że niedługo będziemy mogli zrobić coś pod taktyki. Tak mi się wydaje. Tu posiadane miały być. To wszystko posiadamy, tak? Nie no, tego nie posiadam. Aha, bo to po prostu wyszukałem, ok. I tutaj już mamy kartę, tutaj mamy kartę, tutaj mamy kartę, tutaj synergię. No jeszcze troszkę brakuje, ale nie ma tragedii. I teraz tak, tutaj Artorius pod asymilację. Możemy sobie stworzyć jednego po prostu żołnierza. Albo wysypać brygadę, ale mamy też bardzo dużo kart brązowych, więc na razie chyba nie będę wrzucał. Później co nowego? Skrytobójstwo jest dosyć fajne, to jest taka karta atakująca. A jeszcze przygotowania tutaj są, więc całkiem nieźle. Więc to sobie weźmiemy, będę mógł zniszczyć jakiś silnik. Dalej jest żółw Artfein 7 za 5 i jest to żołnierz. Wrzucimy. I myślę, że na razie tyle, co? Ewentualnie można do takiego łowcę, ale to nie jest żołnierz. Jeszcze o tym rekrucie mówiłem.
Rekrut, no też jest w porządku. I teraz będziemy wyrzucać karty, których nie chcemy. Na przykład Brygada Nauzika. Na przykład Włócznicy i... chyba jeden Sierżant. Albo Nilfgaardzki Rycerz, on jest też na start, spoko. Albo jednego Pikiniera. Dobra, jednego Pikiniera i zostaje tak. Nie jest to jakaś super totalnie mocna talia, ale cóż, trzeba sobie radzić. No i tyle, chociaż jest tu jeszcze Gregoire z Gorgony. Dałoby się go gdzieś tutaj wrzucić. Dobra, zrobimy tak i wyrzucimy jeszcze jakąś kartę. Oczywiście tutaj żółwiki zostają. Najsłabszy jest rekrut, 6 punktów. Wyrzucimy sierżanta. Spróbujemy z tym Grzegorzem zagrać. Niech będzie. I tak mamy tutaj prowizję bardzo wysoko. I pamiętajcie, żeby mieć karty na Tris. Teraz jest to rozdarcie, terapia, przygotowania. No i gramy. Gramy. Dużo do nadrobienia. Ja chciałem wam to przedstawić wszystko na głównym koncie, żebyście też wiedzieli, z czym to się je. Mamy nowy skin też. Tak do Nilfgaardu, jeśli ktoś by chciał. Z rewersów tutaj nie ma nic. No i jest ta plansza. No to gramy. No to gramy. Dawno się tutaj nie upało, ale też jeśli spadam, no to niestety troszkę poziom też się zaniża, więc te nasze talie będą w miarę, chociaż Nilfgaard jest słaby. Akurat tutaj w tej wersji. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. No i też gramy na Nilfgaard. Zobaczcie. To na pewno out. Mamy dosyć fajną kartę. Myślę, że to można wyrzucić. I żółwiki są. Zostawiamy. Czyli na początek pamiętajcie, żeby tutaj wysypać brygadę i zniszczyć tego bałwana. Nie ma nic. Niestety nie ma nic, więc trzeba będzie szukać dalej. Na tamtym koncie miałem po czwartym dopiero spotkaniu jakiś bibelot. No to najwyżej jeszcze tutaj pogramy inną frakcją, żeby cokolwiek chociaż tutaj sobie zdobyć. No i super, teraz myślę, że Brygada Impera na pierwszy, więc ja sobie zagram w ten sposób pikinierów. Nie wchodzę na 9 punktów, żeby Geralt mnie nie ściągnął. Ale też jeśli udałoby wam się jakieś przewagi inne zdobyć, no to fajnie. Na Nilfgaardzie może być na przykład blokowanie i uderzanie za 3 punkty. I tu sobie to po prostu w deckbuilderze zmieniamy. Ale to są kosztowne karty, bo to są karty legendarne. Są karty legendarne. Teraz tak, żeby przycisnąć. Mógłbym za 5 punktów uderzyć, ale to poczekam na jakieś silniki. I zrobimy w ten sposób. Tutaj wejdziemy na 8 i tak Geralt nas nie dosięgnie. Jeśli zniszczy tego żółwia... Wrażliwość pamiętacie? Ojeju, taką kartę dostał? Ojej. Mogłem też to zniszczyć, ale mogę też spasować, nie? Bo jeśli to by tutaj zniszczył za 2, to by dostał 3 punkty na tej karcie i wtedy miałbym za 6, ale... co, spasujemy. Spasujemy, on i tak musi wydać teraz minimum... dwie karty, tak mi się wydaje. Na jednej nie powinien tego zrobić. Więc mamy drugą. Aha. No to poważne pytanie. Czy grać te 3 rangi? Poważne pytanie. Skłaniam się, żeby grać. Jeśli tak będą tutaj robić odpały. Skłaniam się ku temu, żeby grać. I to bardzo. Tylko teraz wiecie co? Na dobrą sprawę nie mam startera. Musiałbym poświęcić już ten blok. Tak, musiałbym poświęcić blok. Nie dostałem żółwia, nie dostałem piechurów, rycerza, nic kompletnie. Szkoda. Poświęcę ten blok, tutaj i tak mam kolejny. A niewiele raczej tutaj silników poza pikinierami powinno być. I gramy oczywiście drugi żona. Złoty smok! Dlaczego to gram? Wygrałem rundę i jeszcze po prostu gram dalej, ponieważ chcę od niego wyciągnąć jedną kartę, żeby stracił. Aktualnie bylibyśmy na 10, więc i tak to byłoby
bez sensu. Nie? Teraz tak, no jest kusznik, mogę zrobić z niego użytek. Tracę niestety dwa punkty tutaj czy tam jakiekolwiek na przeniesieniu, ale... Z ludźmi trzeba krótko. Będzie już teraz. On nie będzie miał kolejnych strzałów. I raczej będziemy dojeżdżać 2-0, co? Raczej będziemy dojeżdżać 2-0. Jeśli nie ma Sfersa, powinno się udać. Jeśli ma, to my atakujemy skrytobójstwem. Ewentualnie jednym żółwikiem tutaj tym. O, ma. Ma tego Sfersa. Wyruszamy! Okej, i zagrał jeszcze raz. Dobra, to niech się wyrzuci z lidera. Żaden problem. Jazda, do roboty, chamy! Żaden problem, niech się wyrzuci z lidera. Ja sobie strzelam teraz za 5, nie będzie mógł tego wzmocnić. Ja mam 8 punktów, to mogę być na równych kartach. I teraz zobaczcie, że w najgorszym wypadku wchodzimy na równe karty. Mamy ostatnie słowo i mamy lidera. To jest najgorszy wypadek, czyli finish nasz to jest 18 punktów. Więc no, praktycznie nie da się tego przegrać. Wzmacniamy sobie. Na pewno tutaj. Ważna lekcja. Jaka? Nie wiem, czy Geralta po prostu nie wyrzucę. I może Egana i tyle zostawię. I tym całym setupem z żółwików powinniśmy dać radę. Nie było sensu grać tego odwrotu, ale tutaj przeciwnik zagrał. Nie było sensu wtedy pasować, przeciwnik spasował. Także ogromne błędy. Po prostu tak nie róbcie. Uczcie się cały czas na tych błędach przeciwników. Niektóre bardzo słabe karty tutaj jeszcze wrzucił. Wiecie co? Niech będzie ten Egan. To jest tylko 5 punktów. Nie wierzę, żeby to były jakieś totalnie mocne silniki. Jeśli będą, to bardzo szybko możemy je zniszczyć. No i też nie nadgonimy jednej karty do przodu. To jest raczej pewne. Chyba, żeby tu wzmocnił sobie tego niedźwiedzia albo Sfersa. To Geralt mógłby nadrobić, ale raczej to są, to jest 4 na 4 prawdopodobnie. Tak, Geralta wyrzucam. Przy takim pasie przeciwnika mogę robić co chcę z tą rozgrywką. To niestety po prostu koszmarny błąd. No i ustawiam sobie karty, które chcę mieć. Po prostu chcę mieć te karty i dostaję jeszcze 3 inne. Może być to zdrada, może być to Grzesiu. Żółwik też by się przydał, albo terapia, serii, cokolwiek. Powinno dać radę. No i teraz sobie pasujemy. Tutaj z telewizora dostaniemy niestety może nawet takie karty. Więc to nie jest jakiś super, ale możemy coś takiego dostać, bo tam losuje z całej puli wszystkich specjali, które są w taliach obu graczy. 3 tylko do wyboru, nie? Więc to nie są zawsze tylko nasze. Pamiętajcie o tym. Jeśli rywal gra na karty specjalne, możecie nie dostać synergii. Ale tak czy tak, powinna być to dosyć mocna karta. Zdrada, wiecie co? Nie, na razie zdrada nie. I ten też nie. Powinno wystarczyć. No, zważywszy na ten garnizon i lidera, nie? 18 punktów nie do ruszenia na koniec, to jest sporo jednak. Takie negocjacje, ja rozumiem. Dwa razy Wiedźmin, no pięknie, pięknie się bawicie. Mogłem zagrać tutaj, mogłem wzmocnić, ale zostawimy na razie. Jeśli bym stracił tego, no to najwyżej kusznika wzmocnię, ale nie jest jeszcze to konieczne. Chociaż może mieć removal, nie? Może mieć removal na 5 punktów, nie wykluczam. Ale powiedzmy, że tak zachowawczo z punktami na koniec sobie gram, żeby mieć pewność 18 przebicia. Bo to naprawdę spokojnie wygrywa gierkę. 18 punktów na koniec. Przeniósł tutaj Ciri, my sobie zagramy w ten sposób. Niech będzie już jeden. To jest już dawno po meczu. Można GG dawać, możecie łapę w górę już wrzucić, jeśli wam się podoba ten powrót i chcecie więcej tej serii. Ważne pytanie, naprawdę, czy te 3 rangi mam wbijać?
i być już na tym samym poziomie po sezonie, nie? Bo to jest raz na miesiąc po prostu. Czyli dla mnie to jest 3, no jakieś 9 spotkań, może mniej, czasami więcej. Do 9 spotkań, tak myślę. Takich po prostu, żeby sobie nabić też dużo zasobów wtedy było, nie? Dobra, niech będzie telewizor. No to pięknie. No i mamy tak, terapię. To ballada. Weźmiemy sobie po prostu jakiegoś żołnierza. Jakiegoś. Jakiegoś żołnierza. Ładnie, tak? Ej, ale tu by ładnie Geralt siadł. Jakiegoś żołnierza sobie wzięliśmy. Tak przypadkowo akurat taki. Już po herbacie dawno, nie? Totalnie po herbacie, ale dogramy. Zobaczymy, jakie zasoby. Niestety nie udało się z bałwanka nic zdobyć, ale piszcie, czy macie jakieś bibaloty. Na tamtym koncie mam już 2 ranki, 2 awatary chyba, jeśli się nie mylę. Ale raczej tak. Dobra, bardzo ładne zagranie akurat tutaj Miltonem. Muszę pochwalić, bo zdjął mi 2 razy pancerz i te żółwiki już nie biją, więc straciłem tak na dobrą sprawę 4 punkty. O, deszczyk na tym śniegu. Bardzo ładnie wygląda, pierwszy raz widzę. Pierwszy raz widzę, szczerze mówiąc. Fajne. Fajne. Bardzo ładnie, takie błoto się zrobiło. No tu ładnie, ładnie. Na tym deszczu, brawo. Deszcz ze śniegiem pada tutaj dzisiaj. Ten nam daje... Ten nam daje tarczę. No ładnie wykorzystuje tego Palmerina, ładnie. Naprawdę spoko. Już po nim. Ale to, wiadomo, że nie wystarczy, cokolwiek by tutaj nie zagrał. Ale tutaj przynajmniej śmiertelny cios wykorzystał. Jakiś plus z tego meczu jest, ale 2 koszmarne zagrania. Raz lider, raz ten pas na 7, którą on miał rundę spokojnie wygraną. Czyli miałby tutaj ostatnie słowo, nie? I mógłbym stracić na przykład na Geralcie punkty. No tak nie róbcie, spokojnie tą rundę mógł wygrać. Też w porządku, ale już wygramy sobie to, bo nie wiem, czy tam nie miałem questa na specjale. O, karty specjalne, dokładnie. I to już zagrałem, sorry, że tak na punkty, ale po prostu dograłem. I tutaj oczywiście lecą jakieś punkciki. No nie dobijemy więcej, bo już odcinek bardzo długi. Ale coś tam dostałem, punkcik nagród. Będzie następnym razem do wymiany. Mamy kolejne beczuszki. Jest nieźle, jest nieźle. I tutaj sobie po prostu grajcie te questy. Później po 4, po 5 punktów. No sporo, nie? Naprawdę sporo. Questy dzienne. Fajnie, naprawdę fajnie. Ewentualnie jeśli macie tutaj punkty do wydawania, też możecie, nie? Możecie sobie na przykład sezonówki robić, ale bardziej bym polecał raczej na razie to. I tak to się prezentuje, także wracamy już teraz, udało się troszkę nadrobić. Widzimy się następnym razem na Skellige. Mam nadzieję, że jeszcze ten event się załapie. Myślę, że może na tak 2-3 odcinki. No i do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o tej ankiecie. Grać czy nie grać? I oto jest pytanie. Do zobaczenia następnym razem. Bywajcie. Hej, hej, hej.